Jak przekonuje Ryszard Fałek, od samego początku był zwolennikiem innej koncepcji finansowania budowy lotniska cywilnego na Sadkowie. Tym samym teraz Fałek krytykuje działania poprzedniego prezydenta, jednocześnie wówczas swojego szefa Andrzeja Kosztowniaka. Na sesji wypowiadałem się, że w tych głosowaniach, dyskusjach nie uczestniczyłem, byłem resortowym prezydentem, urzędnikiem. W związku z tym te tematy gdzieś obok mnie chodziły. Poza tym te debaty, jak były, to było wiele owiane tajemnicą, poufne, tajne. Według Ryszarda Fałka tworzeniem w Radomiu lotniska powinna zająć się wyłoniona w przetargu firma. A skoro takie firmy się nie zgłaszały, to znaczy, że taka inwestycja się nie opłaca. Bo ja bym chciał, żeby to budowały firmy, które się na tym znają, ponieważ twierdzę, że my nawet MPK nie potrafimy poprowadzić, bo co roku dopłacamy do MPK, a inna firma transportowa prowadzi bez takich dopłat, a co dopiero lotnisko, my się na tym nie znamy, nie mamy żadnych fachowców, ekspertów, zresztą są firmy światowe, są potężne pieniądze. Argumentem za ponowną dyskusją nad lotniskiem jest też to, że w Radzie Miejskiej jest 13 nowych radnych, którzy nie znają w pełni problemu. Oprócz Ryszarda Fałka pismo w sprawie sesji nadzwyczajnej podpisali m.in. Katarzyna Wróbel, Kazimierz Staszewski, Kazimierz Woźniak, Jan Pszczoła, Leszek Pożyczka i Przemysław Sońta. Wniosek o zwołanie sesji zostanie złożony w przyszłym tygodniu.